Cześć. Tym razem podsumowujemy ostatnie 23 odcinki, czyli pierwszy sezon Banana Keszera. Będą śmieszne sceny, różne wpadki i inne nieopublikowane dotąd filmiki, które nie znalazły się w odcinkach. W rogu ekranu będzie podana liczba, z którego odcinka pochodzi dany fragment, ale najpierw intro. Pokazałem wam, że mam... Teraz założymy jeszcze mikromagnetyka przy Jarosławskim ratuszu. Zrób taki film, jak włosy co chwilę poprawiasz. Na koniec takie... Posklej te wszystkie poprawiania. No jó. Co? Jezu. Tutaj wyraźnie padało i znowu zaczyna padać. I nie wiem, czy znajdziemy tą skrzynkę. O kurde, wyłącz. Poprawię sobie włoski. Włoski sobie poprawię. Próbowaliśmy wejść na górę tego muru, ale no nie udało się, bo policja... Kurde, jak to powiedzieć? Fuck the system! Jak to powiedzieć teraz? Zatrzymała nas, ojeju. Co? Zatrzymała nas. Zatrzymała nas, to tak brzmi jakbyśmy, nie wiem, do aresztu trafili. No nie, trafiliśmy. Żeby kasz przetrwał w dobrym stanie, to potrzebny jest pojemnik nie narażony na wilgoć. Ja najczęściej używam pojemnik... No. Dawaj, dawaj. Żeby Krzysiek? Ręka mi się już maliczy. Ona tak tym tekstem telefon. Żeby kasz... Masz taśmę? Mam. Dobra, co, no to dawaj kartkę, nie? Będę na drugą stronę? Tak. Pierwszą założoną przeze mnie skrzynką. Kurde, teraz zaczęło razić. No i to dość mocno. Tak sobie może stać. Prawo troszkę. A widać szpital? Nie. No widać. Znaczy nie widać. No właśnie. Nagram siebie. Nagrywaj logbook. Co będzie się logbook? Swoją pierwszą skrzynkę można odnaleźć, gdy odnajdzie się 10 skrzynek innych kaszerów. Kurde, auta jeżdżą. To była pani z tego, z rentgena. Prześwietlenie żołądka. Na kamerze dokładnie nie wyjdziesz. Wiem. Jeszcze 400 metrów. No to już. Wow! Wow! Żyjesz? Żyję. Ja zdążyłem odskoczyć.
To jest ostatnia skrzynka, którą dzisiaj podejmujemy. Jest to skrzynka magnetyczna, czyli przyczepiona magnesem. Ostatnio jak tutaj byłem, kręciło się bardzo dużo osób i nie mogliśmy podjąć tej skrzynki. Ale ty masz spodnie. Do ramuci. I tego myślę nie wiem. Zostało nam jeszcze 50 km do skrzynki. Metrów. Co? Metrów. A ja powiedziałem kilometrów. Wychodzi. I dać główkę. Jest. Pokaż. No to tyle na tyle. Cześć, dzisiaj wybieramy się na kaszowanie. Na naszej drodze znalazły się 4 skrzynki. Ludzie. Ja nie mogę. Jak się gościu patrzył. Dobra. Zapraszamy. Nie obawiaj się naszych cerkiew. Ona... To jest cerkiew, czy co to jest? Cerkiew. Chyba. Nie no, cerkiew. Dobra, no pokaż jak się cieszysz, bo chodzi cię. Pokaż jak się cieszysz. Yeah. Idziemy szukać kolejnej skrzynki. Kolejna skrzynka to studzienka jakieś 1,5 kilometra. Idziemy szukać kolejnej skrzynki jak... Jakaś. Idziemy szukać kolejnej skrzynki. Kolejna skrzynka to studzienka jakieś 1,5 kilometra stąd. Co? Kanalizacyjna. Niestety w marcu pod naporem śniegu. Cześć, tym ja... Tym jadę. Czemu tu garstka? Co się tu kuszczasz? Tym ja, strasznie. Cześć, tym razem jadę do Jarosławia, ale zanim pojadę, pokażę wam przygotowania do... No dawaj, trzymaj cały czas. A czemu nie czytasz dobrze? No bo ja muszę tak robić, żeby nie było widać, że ja czytam. Tak jak w telewizji. To nie telewizja. Cześć, ja jestem Omko. No trzymaj tam co? Ile tu spędzę? Godzinę czy 4? Kilka dni po reaktywacji skrzynki na dworcu zaczęły grasować geowandale, którzy... Zaczęły grasować. No. Trochę wyżej, bo nic nie widzę. Ręka mi boli. Nie tak krzywo. Nie umiem czytać po krzywo. O. Po krzywo. Czytaj proszę. Po krzywach. Jaki głupi. No stąd pójdę, przykraj sobie taśmą. Dawaj. Będę nisko. Kilka dni po reaktywacji skrzynki na dworcu w okolicy zaczęły grasować... Zaczęli! Kurde no! Nie kurde, tylko zaczęli. Okej. Już. Już, okej. Jak Mira. Jeszcze raz to przeczytam. No. A teraz przerwa na reklamy. No i drodzy stanę między innymi... Co? Ja pierdzielę, nie mogę, idę stąd. Dawaj tą kartkę. Jezu, że tyle tego chcesz przeczytać? No to przestań, no.
4 godziny później. Na ich drodze stanęli... Co? Wchodzić w kadr, bo naprawdę cię dodam. 4 godziny później. Dobra, czytaj. Cześć, dzisiaj jesteśmy przed Muzeum Ziemi Leżeńskiej, gdzie rozpoczynają się 6. nowosarzyńskie ogólnopolskie zawody na orientację budynku. Ogarnij się. Już jest dobrze. Cześć, dzisiaj jesteśmy przed... Majonez, chodź zasłaniaj słońce. Chodź zasłaniaj słońce. Jak już wspomniałem, oprócz moich skrzynek ucierpiały jeszcze 2 skrzynki. Jedna z nich to skrzynka Ksiakiego, z którego został sam pojemnik. Jeszcze raz nagram to ostatnie i już. Jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Dodam się, zobaczysz. Nie. Dodam. Zhejtuję cię. A se hejtuję, ja to usunę. Cześć, dzisiaj jesteśmy przed Muzeum Ziemi Leżeńskiej, gdzie rozpoczynają się 6 zawody ogólnopolskie. Ogólnokształcące? Gdzie rozpoczynają się 6 zawody... Nie mogę. Ej, to przez niego. Koleś się śmieje, jeszcze mu twarz wykryła. Ja nie mogę przez niego. Jakby nie to, że mu twarz wykryła, to bym się nie śmiał. Zobaczysz, że go jeszcze podpiszę. I to na ławce będzie taki napis. Ale niech mu twarzy nie wykrywa, to się nie będę śmiał. Ale to cały czas jeszcze kilka prób będzie. Powtórzeń. Jak to będzie wyglądało? Ale ty go łapisz, jak ja mówię? No, tak było. No to dobrze. Nikt się nie śmieje, bo ja tego nie nagram. Dzisiaj pokażę wam skrzynki. Ja się nie zamierzam śmiać. Oj. To jest ktoś miał to przybliżyć niechcący. Dobra. Ojej, czy coś mi chodzi? Ja to cały czas nagrywam. Nie wygłupiaj się. Nie mogę. Ale razi słońce. Ale słońce razi. Dzisiaj rozpoczynaje się na mnie. Bo może to dodam. Cześć, bardzo razi się słońce, jesteśmy przed Muzeum Ziemi. Niech on sąd idzie, ja nie nagram. Znowu mu twarz pokazało, no. Ja nagrywam zielony kwadracik, majonez. No kurde, no! O Boże, dobra, sorry, ja już nie będę. My to nagramy? Tak, dajesz. Dzisiaj. Nie nagramy tego. Nie ma szans. Dawaj. Ty się zamknij. Cześć. Stąd... On lepiej jakby siedział w domu chyba. Dawaj. Muzeum Ziemi Leżańskiej znajduje się w dworku starościskim wzniesionym przez Krzysztofa Szydłowieckiego w drugiej połowie XVI wieku.
od... Krzysztofa Kolumba. Otwarte? To tam wejdź i nie wracaj. Co jest? Zamknięte? Ej! Zobacz, ty skończysz mówić, koleś tam z tego kamienia wyskoczy. Dawaj, póki go nie ma. Dalej! Dzisiaj pokażę wam skrzynki. Dzisiaj pokażę wam skrzynki. Dzisiaj. To jest chore. Moje. Ja nie wytrzymuję. To jest... Moje. Co twoje? Teraz szukaliśmy skrzynki początek na peronie. Kolejna skrzynka to będzie prom nad Sanem. Nie wiem, czy jest jeszcze zakopany słoik, w którym były kordy do drugiego etapu, ale my pojedziemy od razu do drugiego etapu i to już nie będzie multicash, tylko zrobię jako pojedynczą skrzynkę normalną. To idzie banana. Od pierwszego etapu do finału był... Banan. Od pierwszego finału do etapu... Moje skrzynki. Moje skrzynki. Moje skrzynki. Moje skrzynki. Dzisiaj pokażę wam skrzynki. Moje skrzynki. Tyle. Znalazłem ją przesiąkniętą wilgocią. Gocią? Gocią. Mi świeci po oczach. Tobie może świecić, mi nie może. Dobrze. Zmieniłem jej miejsce ukrycia i już raczej nie będzie nalazona na wilgoć. Słońce mi świeci. Biedaczek. Banan! Banan, jak to zawsze tam? Aaa, nie stoi moja noga. Wiesz co? Nie, to banana. Między korzeniami pomaga. Sadysta, każe mu skaka, żeby się zabijał. Dobra, wysokość. W opisie skrzynki powinnaś znaleźć... Co znajduje się w środku oraz... Co znajduje się... Pana, proszę. Tajemnica tajemniczej kartki. Stoimy z fotoradarem. Taki kamizelka jeszcze by tu przyjść. Tak, bo zaraz z tego, z prosektorium coś wypadnie. Jasne. Czekaj jeszcze raz. Fotoradar 110, 500 punktów. 500 złotych, 10 punktów. Wydaje mi się, że najczęściej występują skrzynki tradycyjne, czyli takie, które prowadzą prosto do kesza. Takie walka jeżdżą. O, ja nie mogę, to jest dobre. Co? Każdy, kto tędy przyjeżdża, to się patrzy na nas. Wiem. Myślę, że to fotoradar. Dawaj, czekaj, znowu tu się jeżdżą. Zwolnił. Dawaj. Na początku, jak adoptowałem tą skrzynkę, to zastanawiałem się, dlaczego...
Można spróbować jeszcze raz. Zawsze lepiej mieć więcej materiału niż mniej. Nie muszę, ja Wi-Fi nie wyłączyłem. No. Czekaj. Dobra. Ja nie schowałem tutaj tej skrzynki. Co? Co to miało być? Tego mam scenariuszu. Najczęściej adoptuje się skrzynki, gdy są bardzo zniszczone lub zostały skradzione. Co? Czemu nie mówisz? Śmiać się nie wolno. Banan Keszer przygotowuje się do nagrywania. Skoro składa statyw. Zamknij. Jedaczka. Pusta. Kostka z... Tato! Wyciągniesz? Nie. Pójdziemy dalej. I tak, kostka z poprzedniej skrzynki sprzed reaktywacji. Jajko, to też widzieliście już przedtem. I na samym... Jajko! Tato! Co? Chcesz smycz? Chcesz? To poprzez Banana to ci da. Powiedz, proszę, smycz. Proszę bardzo. Co to masz? Smycz. Jaką smycz? BenQ. Powiedz BenQ. Powiedz BenQ. Jak się wie, jaka to smycz, to proszę bardzo. Logo, BenQ. Tato. No wszystko BenQ. Rysujesz. No. Nagrywam. No to wyłącz. Znaleźliśmy skrzynkę. Czekaj, dopiero teraz. Znaleźliśmy skrzynkę Rajszula. Teraz jedziemy szukać kolejnych skrzynek. Kopanie żołońskie. Kolejnej skrzynki. Dobra. Znaleźliśmy skrzynkę Rajszula. Teraz jedziemy szukać kolejnej skrzynki. Kopanie żołońskie. Mamy 3,5 kilometra do niej. Dobra. Daj. Ja się tylko pompkę. Wiesz co? Chodź, już tu kopał. Pokażę ci gdzie, chodź. Kopał będziesz sobie. O, ten kamień mi wykop. Zresztą większość moich skrzynek jest adoptowanych, tylko ja je później reaktywuję. Ja chyba skrzynki tam jest niedaleko. Co jeszcze pozostałości po linie? Banan! Nie kopię kieszką, ale nie mogę tak kopać. Pozdrów mamę, powiedz. Pozdrawiam swoją mamę. Pozdrawiam moje. I siostrę jaką? Lękę. O, Lękę. Zostało 70 metrów do kolejnej skrzynki. Dobra, co? Ej, ten pomnik. Chyba policja. No to co, mam po prawej czy po lewej? Za tobą jest. Lekko po lewej. Tam się trzeba na koniec czołgać? Nie do końca, tak powiem. Dobra, ja tu skrzynkę dam jako niedostępną, dlatego że była wilgotna w środku. Ale teraz się okazało, że ktoś ją jeszcze ukradł, ale i tak ją reaktywuję, bo akurat mam nowy pojemnik. No pokaż mi. Zobaczcie, tutaj była skrzynka i jedynie z niej wieczko zostało. No cóż, trudno. Teraz włożę nową skrzynkę. Dobrze, że woreczek tutaj zostawię. Hojny. Tak. Hojny geowandel. Już to widzę. Chowamy skrzynkę. Trochę liści. Dobra. Ty, skrzynka.
O, pokaż. Kawałek dalej leżał pojemnik od skrzynki, ale wszystkiego, całej zawartości nie było. No nie wiem, ktoś po prostu ukradł zawartość, a resztę wszystko powyrzucał. Czekaj. Czekaj. Znalazłem logbook. Może zwierzęta czy coś? No może jakieś zwierzęta to rozwaliły, ale nie wiem. Głodny byłeś. Rozkręcony masz tego kasza. Co ty kręcisz? Tak sobie. Jedziemy... Serio? Co serio? Cała czarna, a to i nic nie widać. Pokaż. Nie odsłoniłaś. No jak, przecież mam. Ale tam jeszcze w środku było. Aha. A dobra. Teraz? No możesz mówić. Nawet lepiej widać niż tam. Właśnie jesteśmy po trzecim spotkaniu keszerów w Wielnej czy Judaszówce? Do wystarzenia. No to może być. Właśnie jesteśmy po trzecim spotkaniu geocacherów w Nowej Sarzynie. Jeśli tak nie bujał, to by ostrość łapał dobrze kamera, bo tak to raz mam ostrość, aż nie mam. Dobra. Halo? Karol powiedział, jakby było, to byś zrobił. Co? Jakby ktoś się odpojął, to byś zrobił. Nie wiem, nie chcę wiedzieć, nagrywaj mi. Podoba mi się tutaj. Wejdę na stronę tego kasza. Nie mogę jej wyjść, zanim wyszliśmy w taką dziurę. No weź nie kameru, nie wiadomo gdzie. Idziemy między palikiem a drzewem. No dobra, ale najpierw musimy reflektor znaleźć. A tu go nie ma w tawie. Jakiś brym ostatnio znalazł tą skrzynkę. Właśnie idziemy po skrzynkę świetlną, czyli są punkty oświetlone w... Kur... Czyli są punkty odblaskowe w lesie i... Aczkolwiek ja bym się bał tą zobacz zapuszczać. Jezus Maria, co tu się dzieje? Co to kurde jest? Co tam by jest? Gdzie? Bo tam. Może ten pal. Jest wysokie, nie? Zobacz tam jaka dżungla. No mówię kurde. Wow, aż się zataczam. To jest szumi w ogóle. Co nie? No. To autobusy, bo tutaj jest ta zajazd autobusów. Jakby co, potem położ mi wejść. Powrotem. I na dół. Dzisiaj była też czwarta noc świętojańska w Nowej Sarzynie i szukamy też świetlików. Świetlików. I szukamy też świetlików. Normalnie jak poprzednia nocna skrzynka. Co to jest? Oj! O kurde. Czekaj, dwa kroki i sierpim po nogi, a cię będę dochodził, okej? Okay? Tak to nie będzie. Dzięki. Jak mogę iść w miarę sensownie? Raz, dwa, raz, ja, raz, dwa. Ty, że na suficie nie ma tych ślimaków, to jest aż dziwne. Nie podoba mi się to naprawdę. Ja stalkera daję na Banana Keszera. Zimno tutaj jest. No, mi się nie podoba naprawdę. Halo, halo. Nie woł, nie woł. To tu będzie, Gryfi. No to chyba tam. Jest to belka, widzisz? No, belka. Co ja? Idziemy dalej. Idziemy. No. Czekaj, bo tu jest śliski głaz, muszę do niego zejść. I raz, i dwa. Już. Uwaga, sufitnisko. Znaleźliśmy chyba skrzynkę. Mam prawie, podpisz się. Idziemy stąd. Ja nie mogę. A, żmija, żmija! To wytniesz, pamiętaj. Jaskórka, ja cię kręcę. I tak mnie nagrać, jak mi widać. Jakby się czaił w lesie jako pedofil, naprawdę. Dobra, chodź dalej. Dobra, nagraj mnie tak. To zrobię starszą minę, czekaj. Gdzie ty jesteś właśnie twarz? Tutaj, oj, starsza mina. Dobra, oj, certyfikaty mi spadły. Chyba nic nie wyleci. Ja się popłoczę. Mam kolejne pacjentkę. Dobra, tam dalej chyba jest skrzynka. Musimy... Jezus Maria, banan, gdzie mnie pchasz?
Gdzie jest ten szum? No tam. Taki głośny. No idzie. Ej, dłoń, trafiłem to tam. Stąd szumi. To coś działa. Chodź lepiej. Poczekaj. But. Co? To jest czyjś but. Ja mówię. Czekaj, idź wolniej. Wolę nie wiedzieć. Idź wolniej i ciszej, naprawdę. Czemu? Żebyś nic nie usłyszał. Dlaczego? Coś tam jest jakiś agregatem jakimś. Szum. Samo wojsko tego celnika nie opuściło. Też nie szumi dziwne, nie? Wiatr, taki podmuch jest, wiatr od tego. Nie... Pewnie od tego tam szumiało. No, albo coś podobnego tam było. Nie wiem co to jest, a to nie jest od tych klubów. Klub jest daleko stąd, to na pewno. Ale to widzę kabel. Może wojsko tego mogło nigdy nie opuścić, mi takie sekretne rzeczy. Dlaczego tu działa osprzęt z czasów zimnej wojny? Nie pytaj. To jest taka tora konspiracja, się chce pytać, chcę wiedzieć. Mamy kamerę. Wiesz, to wcale nie, że jesteś w mieście, masz wszystkie kesze w lesie zrobione. Dokładnie. Taki lol. To ty chodź koło, jak coś znajdziesz, to powiedz, że mnie chodzi ciągle. Czy mi też pomóż? No patrzę, ale niewiele widać. Widzę tylko nowiusieńki kabel biały, autentycznie. Ale co ciekawe, kesz nie był przyczepiony magnesem. Oszuści. O, coś mi przeszło. Teraz dobra pora na to. Witaj, nie znam gościa. Muszę z tych bunkrów już. Jak ktoś napisz mu, że Awe też pozdrawia. To chwilę, napisz cash. Dobra, cash. Napisz cash. Wpisujemy się. Przestań. Wejdź tutaj i nagrywasz mnie jak idę. Cały czas aż tam. Jesteśmy przy zalewie w Brzuzie Królewskiej i teraz idziemy zakopać skrzynkę. Teraz intro. Dobra. Nie przejmuj się, tu tak będzie muzyka. O, trawę na to. Przecież połóż trawę, skiczaj to. Nie ogarnij. Więcej, więcej. To takie są... A takie są fajniejsze właśnie takie, że trzeba kopać. O, teraz my byśmy się zesrali, jakbyśmy mieli kopać. Z czym byśmy kopali, jak my nic nie mamy. Smyraka byśmy kosztowali. Dobra, teraz mnie. Nie. Ale ty wyłączyłeś? Teraz tylko biorę współrzędne i opis zmieniam na dobry, czyli pod znakiem 8 ton. Replay! Jeszcze raz. Idzie ksaś? O. Trzeba poczekać. Idę do kosza. Skrzynka związana. Nie, no tak się nie da. Raz, dwa, raz, dwa. Później to nagramy. Nie mam, może tak nagrać. Słuchaj, ci teraz, nie pamiętam, którym to było programem, patrzę, Jorik biega. Mi się ten skin. I zamiast chodzić normalny Jorik, to wszystkie jego części, tak jakby ręce, nogi, tułów, głowa są porozkładane. Jak idzie, to jakieś nogi, głowa o tak wciśnięta gdzieś, a łopata z tyłu za nim na takim pikselu uczepiona. Jak atakujesz krypa, no to składa się jak taki Transformers. Zupa, no dobra. I dalej się rozgrywa. Dobra, banan to zagrywa. No dobra, banan, idź tam. Ja tam idę, a później dopiero kamera pójdzie na to. Jaki profesjonal. Banan Keszer. Dobra, idź. Dobra, won, bo ja obsługuję kamerę. Może robić ti. Nie, teraz cicho siedzicie. A skin deluxe był taki, ten naprawdę spiżowany. To już się nagrywa. To już się nagrywa. Powiedz, czy nie widać kartki. Nie widać. Dobra. Widać. Teraz widać, ale...
Nie byłam jeszcze. Ja ten, na razie nagrywam z bananem. Zaraz pójdę, zapomniałam w sobie o nim. Spoko, spoko. Skończyłem nagrywać i tam pójdę tu kupię. Do apteki musi być jeszcze. Dobra. Pszczoła leciała. Pszczoła w lesie. Pytanie teraz. Makarena. Pytanie tylko, czy reaktywować skrzynkę, czy ją zarchiwizować? Wsuńcie się, będziecie w tym. W telewizji. Tak machajmy jak familiarzy. Da tam nutę familiarzy, bo takie nuty są. Taka skrzynka jest bardzo prosta do zrobienia, bo wystarczy tylko dziennik, magnes, trochę taśmy izolacyjnej. I banano. No już. Nie, no trochę bardziej, o tak. Cześć, dzisiaj jedziemy do Lublina. Czekaj, muszę wymyślić. I tak będzie bez przerwy. Próbowaliśmy się wspiąć na górę tego muru. Teraz sobie możesz. Krzysiek! Nagrywam. Dobra, dotarliśmy. Andrzej, cześć, panie. Jak coś to jego filmujesz. Dobra. I dam to pod koniec filmiku. Trudno. Kurde, razi słońce, nawet nie wiem gdzie jest. Tam. Chodź bliżej trochę. Dobra, stój. Słońce nie będzie jazić. Radek swoją masą zasłoni słońce. Prawdy, zamknij się. Koniec. No. Mamy skrzynkę, niektórych miejsc ukrycia po prostu nie pokazuje całkowicie w większych miastach, bo szansa, że skrzynka zginie, jest jeszcze większa. Ale gdy jesteśmy... Kontynuuj. Dobra, jesteśmy już na rynku w Krzeszowie i możemy szukać skrzynki. No, ale teraz to już wiesz. Aha. Jeszcze raz. Ale tym razem zrobię wyjątek i pokażę wam pierwszą znalezioną przeze mnie skrzynkę. Ale razi. Na pewno? Tak, cicho no. Co cicho? Nie mam mówić. No to mów. W tle widać kościół jako małą białą kropkę. Trójkąt. Co? Trójkąt. Tak widać przez kamerkę. Jako trójkąt. Na full HD, no to... Dobra. Może po prostu biały kościół. Biały punkt. No dobra, biały kościół. W tle za mną widać kościół, słychać straż pożarną, pali się łąka, tylko nie wiem jeszcze gdzie. Jakiś dym widać. Niech przejedzie. Pokaż na Andrzeja. Nie, weź to. No, weź. Przy kolejnych filmikach nie będę pokazywał dokładnego miejsca ukrycia, ale tym razem zrobię wyjątek i pokażę wam. Jak Bora. O kurde, no i w tu wylądował. Idziecie za mną. Cały misterny plan też. Nie to z kamerą skoczyć? Ej, nagrywaj mnie teraz. Nagrywam cię. Uhu, jaki skok. Nie wiem.
wiem, otworzyć to, czy otwórz to się... Otwórz lepiej, bo jeszcze bardziej zepsujesz. Aha, pająk. No nie nagrałeś tego jakiegoś... No, przecież łeb wchodziłem, nie? Mów. Dobra. Odsuń się, pająku. No mów. Dobra, zapinamy rowery. No świetnie. Ojaj. Udało się. Nagrałeś? No. To po co włączyłeś? Włączy na... A, dobra. On jebał zapięcie. Ale to i tak się zapnie. Ona geszcie asfalt. Ale czekaj, głośniej mówi. Ona geszcie asfalt. Geszcie normalna droga. No teraz tak. Grywasz? Mhm. Dobra, teraz przejeżdżamy przez most na Sanie w innym miejscu niż w 13 odcinku. Teraz przejeżdżamy przez most na Sanie, jedziemy teraz... jedziemy w innym miejscu niż w 13 odcinku. Teraz przejeżdżamy przez most na Sanie. Jedziemy w innym miejscu niż w 13 odcinku. Tyle. Ja nie jestem... Włączyłem. Nie lubię być pokazywany w mediach. Ej, idź pan! Chodźcie, 300 metrów. Idę wyrzucić ten soczek. Nie kameruj. Słuchaj, bo... Patrzę, jak ostrość łapie. Uważaj, całe nogi ci nie zje. Dobra, przybliż. A, podejść. Ale nie tak blisko. Dobra, stój. Dzisiaj wziąłem łopatkę, ale chociaż wątpię, że mi była potrzebna. To było coś takiego. Ja zaczynam mówić, a nagle ci dwie panie się odwracają. Co tu się dzieje? Nie, no to można. Mówiłem ci przecież. Daj skrzynkę, to pokażę, co jest w środku. No to tak, włożyłem łok. A, mrówka, au. Tak, znowu ukradli mi skrzynkę, tym razem pod tą wieżą. No i tym razem... Znowu powiedziałem tym razem. Za dużo razy. To się tam obetnie, dlatego jest statyw, najlepiej wtedy ciąć. Otwieramy, pokażę wam, jak to wygląda. No, wiatr. Dzisiaj jest strasznie gorąco, zresztą to już kolejny taki dzień. Wczoraj było trochę chłodniej. Aaaa! Wracaj. Roweru nie nagrywa. So, tak jak zwykle, mam swoją naklejkę na skrzynce, a wewnątrz dziennik razem z moim właśnie opisem, ołóweczek. No i oczywiście kilka fantów. Ale teraz znowu zakopię skrzynkę. I mam nadzieję, że... Nadzieja matko głupich. I oby wreszcie przetrwała na dłużej. Jesteśmy teraz gdzieś tam w kocie. I mamy 600 km do kolejnej skrzynki i jedziemy dalej. 600 km. Tak. Wiatr, gdzie jesteś? Zaczyna odbijać. Do intro, sarna. Coś znalazłem. Jakieś kapsy. Z jakiejś wody chyba. Nie widać ogrodzenia. Dobra, przecież i tak nie będę dawał całego kopania.
bliżej podejść, bo nie będzie. A tutaj dalej znowu mamy taką drogę. Przed chwilą chyba jakąś minutę pani się męczyła samochodem, żeby zjechać stąd. Ale nie dziwię się, bo żeby nie zepsuć sobie zawieszenia. I tam już dalej to już nie będę pokazywał. Ale ta droga, która prowadzi do tego kościółka, to jest naprawdę bardzo ciekawa. Tak właśnie wygląda droga i Barthub. Dokładniejsze informacje co do chowania dokładniejsze informacje co do regulaminu. Regulamin chowania skrzynek jest również link do regulaminu co do chowania skrzynek jest również dostępny w opisie tego filmiku. Link do chowania skrzynek w regulaminie opisie filmu. Wzory dzienników i naklejek znajdziecie. Wzory dzienników i naklejek znajdziecie na stronie Wiki. No na ja i teraz mucha. Chyba zrobię sobie z łopatki mini maczetę. Do szukania skrzynek używam bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Nie wiem, czy było słychać, ale zaczyna grzmić. Grzmieć. Nie wiem, czy było słychać, ale zaczyna grzmieć. Do szukania skrzynek używam bezpłatnej... Kurde. Będziesz zaraz kamerzysty z padaczku. No, będę pisać. Dawaj. No. Kurde. Z tego utrzymać nie da. Cóż ci tam siedzi? Kurde, co to jest? Ja, no dawaj, szybko. Ale tam razić słońce będzie. Nic nie razi. Nie wcale, no to mów teraz. La. Ja tak nie mogę. No ale zobacz, że stać się tutaj nic nie razi. No to wygląda, że to nie tu. Drugi słupek rozwidla się na dwa, dlatego możliwe, że to tamten słupek. Coś dziwnie to. Jeszcze raz. No, cały czas nagrywam. Od pierwszego słupka mieliśmy dojść do trzeciego, ale drugi rozwidla się na dwa. Poszliśmy do trzeciego z jednej strony, dlatego pójdziemy teraz do... Kurde, jak to głupio brzmi. Do następnego i by było. Ja tam poświecę. Ktoś tam pchał ręce? Nie wiem, czy ktoś tam pchał. A, ale komar... tutaj znajdują się ruiny twierdzy Przemyśl. Tak. I tutaj znajdują się ruiny twierdzy... I tutaj znajdują się ruiny twierdzy Przemyśl. Idziemy po kablach. Wiesz? No, drży się. Do skrzynki mamy prawie 50 metrów w tamtą stronę. Za nami widać panoramę Przemyśla, ale jest mgła straszna i... Razem z... Dawaj. Nagrało coś. To może być na końcu. Dobra, porysował się. No mów. Troszkę bliżej. Mamy do tej skrzynki jakieś 1,5 kilometra w prostej linii, a miasto nadal we mgle. Drugi etap jest gdzieś tutaj. No tam dajesz, nie? Przybliżyłem ci prosto na twarz. O jest. Jak zobaczył takiego, to pomyślał, co to za gimbaza. Nio.
Nie ma to jak zwracać na siebie uwagę szukając Kesza, wiesz? Zamknij się! Fazę mam, dobra. Bo to dodam. Dobra. No ludzie patrzą. Od skrzynki po kablach do skarbu. Poprzez... Jeszcze raz. No. Od skrzynki po kablach do skarbu. Ono musi mieć od razu zaznaczone. Dobra, ty. Zobacz, robaczek. Robaczek. Dziesiąta. 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 Dobra, jest dziesiąta. Tak. Aliens making off. Mamy obcego. To jest mały magnetyk. Widać? No. Czekaj. Do skrzynki mamy jeszcze 745 metrów. Jesteśmy teraz w pobliżu Fortu. Jednego. Fortu. Mokotów. Jesteśmy teraz w pobliżu Fortu... Co ja mam robić? Nic. Stać i patrzeć, czy się dobrze nagrywa. No, patrz. Skoczyłeś? Co? Jak to wygląda? Jak? Dobra, nie ruszaj. Dobra, tutaj nie ma nic do pisania, no to trzeba... Napisać to długopisem BNQ. No, piszcie się i radujcie się. Bo... Już. Tyle. Ej, gdzie idziesz? Miałeś mi powiedzieć, kiedy nie będziesz skaczyć. No to krzyczę. No to dobra. Wiesz, co tam było? Co tam było? Był koziołek z Poznania. Koziołek. No, coraz bardziej mi pika. Wybuchnie. Mam wrażenie, że nagrywając walnym w słup. Już nagrywasz? Tak, no to idziemy. Koleś. Rampa, no. Niewielka... Chodź. Niewielka chodź. No mów, mów. A wysokość około 1,2 metra dość głęboko. Równie głęboko. No właśnie, ja się okropnie patrzę, jakby po prostu człowieka nie widzieli. Ale ja mówię, czy masz tu gdzieś kosz? No słyszałem, że ludzie się patrzą. Nie, no naprawdę nie ma różnicy. Boga kocham, tak usłyszałem. Masz? Jaki opis. Ścisz trochę. Terrorystu. Ty. Krzysiu. Banan Keszer. No nagrywaj wyżej, no. Przepraszam. Dobra, nieważne. Ten cash wymaga serwisu. Oj, tak. A ja umycie rąk. Chodź na naszą stronę, orzeł. No właśnie. No, właśnie na tą dobrą stronę mocy. No. Nagrywaj. No, mam logbook. Bardzo ładny, z kim pieskiem. Pamięty. Czekaj. Jakie naklejki? Mam naklejki. Jakie naklejki? Co możesz sobie przykleić, wiesz gdzie? Na samochód dla przykład? Trzymaj. Oj, coś tam mokrego i wilgotnego jest. No nie. Lubię takie rzeczy. O, gumę mam. No. Balonik. Lubię takie gumy. Trzymaj. Spadło. Właśnie? Na pewno pokaż. Nie wierzę ci. Dobra. Zbierz się na krajek, a dowolną kawę McDonald's dostaniesz gratis. Idziemy do McDonald'sa.
musi mieć jeszcze 5 naklejek. Narysuję sobie. Gdzie jest notebook? Ja się pierwszy piszę. Tu jest notebook. A masz czym? Mam. Tylko piszę, thank you. Sądzę, że... Dach to na koniec. Co teraz? Co? Co teraz? Dobra. To jeszcze raz? No to jeszcze raz. Mam kaszafowa skrzynka, a mam ukradnie na plecach. Łe. Oj, ale dobra piska. Wsięgi, nadciąga. 150 metrów. Nie mów banan, Keszer, po prostu banan. Dobrze, Krzysiu. No, patrz, co jedzie. Quiz, tego nie podejmiemy. To jest banan. Plac po farze. Plac po farze 150 metrów. Przestań się tak przybliżać. No, ale ma już lubić zbliżenia. Plac po farze. Wiem ci, co możesz sobie nagrać. Ja ci nie lubię powtarzać. Ale teraz wieża ciśnienia jest wykorzystywana jako stacja przekaźnikowa dla... Kurde, no. Dobra, już więcej chciałem powiedzieć. Za chwilę pokażę wam szybę, w której odbija się Marcin, jedna z osób, która ze mną nagrywała. I później pokażę wam też inne osoby, których nie było w odcinkach, a też ze mną nagrywały. Do skrzynki mamy jeszcze 50 metrów, ale... Do skrzynki mamy jeszcze jakieś 40 metrów. W Rzeszowie już kilka razy szukałem Keszy, dlatego niektóre omijamy i szukamy tylko tych, których jeszcze nie mam. Daj, żeby się tak nie wyłączała szybko. Dobra, stop. Jeszcze jakieś 240 metrów. Idziemy. Pana tutaj. Zobaczmy. Już ma taką scenę z Warszawy. Cześć, w tym odcinku będziemy... tak to jest. Cześć, w tym odcinku będziemy okaszowywać. Na razie. No luz. Dobra, dawaj. Czasami kilka razy trzeba powtarzać. Dobra, ja rozumiem. Cześć, w tym odcinku będziemy okaszowywać okolice Laszek. Teraz jesteśmy w Radymnie przy Zalewie Zek. I tutaj będzie pierwsza skrzynka. Później będę też reaktywował skrzynkę w Laszkach, czyli kościół w Laszkach. Skrzynka będzie małych rozmiarów, będzie zakopana i dziennik był pisany ręcznie, dlatego, bo nie miałem dostępu do drukarki i tak się prezentuje w środku. Tutaj smycz i dziennik z ołówkiem. Tak wygląda dziennik. I idę zakopać Keszę. Grywasz? Zakopałem? Ciężko do nas. Ukryłem skrzynkę pod słupem energetycznym czy elektrycznym? Energetycznym. Pod słupem! To powiesz, że słup. Pod prądem! Dobra, nagrywamy.
ukryłem skrzynkę pod słupem, jeszcze... Ukryłem skrzynkę pod słupem, jeszcze dałem maskowanie, czyli nie dotykać urządzenia elektryczne. To wygląda tak, jakby ta tabliczka spadła i nikt nie będzie tego ruszał. No musisz... No kur... Ała, znowu siniaka do mnie. Ta mama też jest sponsorem twojego kanału? Nie. Jak nie? No, gdzie to jest? Teraz jesteśmy na lotnisku w Laszkach. Powstało ono niedawno, bo w 2012 roku i mamy tutaj trawę. Jest to lotnisko trawiaste. Co? No co? Trawiaste. No tak. Całe lotnisko pokryte jest trawą, lepiej powiedz. No a czy... A dobra, gadaj sobie chcę. Jest to lotnisko trawiaste o... No co? I tutaj z tego lotniska najczęściej startują szybowce oraz też palalotnie. Tak? Nie jestem pewna, ale chyba tak. Do kolejnej skrzynki mamy 180 metrów, czyli do skrzynki pompa. I co jeszcze? Coś miałem powiedzieć, ale zapomniałem. Tam masz wodę z lat na do picia. Aha, dobra. A to nie to chciałeś powiedzieć? Nie. O, won mi stąd, no. Ja nie mogę, no. Moja standardowa naklejka i otwieramy bardzo szczelny pojemnik. Dobra, wpisujemy się. Jak to będzie wyglądało nagle trzecia osoba przybyła? Czekaj, muszę sobie jakieś... Muszę sobie link jakiś wymyślić. Chodź tutaj stać. Tutaj widzę jakieś pieczątki, tak? No, też kiedyś sobie pieczątkę wyrobię, jak będzie mi... Jak będziesz bogaty, tak? Godzinę trzeba zobaczyć. Dobra, to godzinę zaraz. 10.53. Ach, pochwalę się moim lubią. 7 z 10. Skrzynka to jest. Skrzynka jest mała. 99 900. Skrzynka to mały klipsiak. Klipsiak. Skrzynka jest mała, zapinana na klipsy z uszczelką. Dobrze. Cię by nie zabił zaraz.
trzymaj prosto. Nie przejedzie. No. Nagrywasz? Już jesteśmy w Krzeszowie. Już jesteśmy w Krzeszowie, mamy 350 metrów do pierwszej skrzynki. Mamy 350 metrów prostej linii do pierwszej skrzynki. Pierwsza skrzynka to rynek w Krzeszowie. Jestem właśnie na jednym. No. Nie będzie. Jestem właśnie na jednym z dwóch bunkrów sowieckich linii Mołotowa z 1940-1941 roku. Teraz jedziemy drogą polną w lewo. No pokazujesz tam. No to czekaj. Teraz jedziemy polną drogą w lewo. Niby to jest tylko skrzynka mikro. Czekaj jeszcze raz. A teraz jej. Kurde no! Ej, no co jest? Nie wiem, że to się tak. Co? Moja koleżanka. Czy oni stają? Jesteśmy teraz pod starą wieżą ciśnień, gdzie jest schowana skrzynka, która jest bardzo trudna. Nie wiem, czy ją znajdziemy, ale oczywiście musimy spróbować. Teraz ta wieża jest wykorzystywana jako stacja nadawcza dla... Okej. Jesteśmy teraz pod starą wieżą ciśnień, która jest... Do kolejnej skrzynki. Może lepiej tego już nie ruszajmy. Idź pan w górę. Jest dokładnie 15. Co się pan gapisz? Cześć, dzisiaj będę reaktywował dwie skrzynki, czyli zabytkowy dworzec kolejowy w Leżańsku oraz zalew w Brzuzie Królewskiej, który adoptowałem. Znaczy, to jakbym zalew adoptował. Ojej, ojej, ojej. Aż mnie to straszyło. Ciepłe. Jeszcze ciepłe. To znaczy, że świeże. Świeże bułeczki. Proste z pieca. Ej, weź tylko spódnik pismo, żeby mi się zjeścił. 25, 25. No i ci przynosi. 15. Żeby cash przetrwał w stanie... W stanie nietrzymałości? Bo jak ostatnio dowiedziałem się, wpis ołówkiem w zamkniętym dzienniku przetrwa dłużej od długopisu. Nic nie będę wkładał. Nie chcę wejść. Ta dziura jest za mała.
pchnij. Koleś już ucie. To rozwiń. Ej, no bo zniszczysz dziennik. Co, bo zniszczyłeś? Może zniszczę nocnik. Dlaczego to jest dziennik? Dziennik naklejki teraz. Masz dziennik? Masz naklejki? No to dziennik. Jakie naklejki? Naklejki nie zrobiłem. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Pan Bóg kocha każdy kraj. Według spoilera skrzynka jest schowana gdzieś tam. Gdzieś tam to cię. Trzeba. Ale. Gdy już mamy pojemniki, następnie trzeba zrobić dzienniki i naklejki na skrzynki. Co? Nie, czytać, gdy już tam już mogę wierzyć. Gdy już staną pierwsze deszcze. No, czytaj. Czekaj, czekaj. Wiecie, co jest najgorsze? Znaliśmy kasę. Masz nożyczki? Nie możemy się wpisać. Masz jakieś nożyczki? Nie, no to jest bez przesady. Gdy już mamy pojemniki, następnie trzeba zrobić dziennik. No. Do mniejszych skrzynek preferuję... Do mniejszych skrzynek preferuję. Krzysiu jest złamany. Jest zdegustowany wręcz tym kaszem. Wydaje się, jakby zaraz miał wybuchnąć. Tak podejrzanie dużo tych patyczków. A tam patyczku. Sytuacja zaczyna się zaogniać. Sytuacja napięta jak prądeka na żuku. Dochodzi do rękoczynów. Kasz może nie mieć szans. Ja... o. Nagrywaj. Albo klej, albo rób cokolwiek zechce. Cokolwiek tylko ci powiem. Skrada się, rozgląda. Dobra. Pozdrawiam, banan. Tyle, że brama jest zamknięta i... No, nagrywaj mnie, a nie... Ja go nagrał. Nie. Będziesz coś chciał. W tym momencie pewnie... Nawet dźwięku nie będzie. No. Mhm. Tylko muzyczka pogłosi. Tak, mówisz, że muzyczka, teraz pewnie wszyscy słyszą, jak to leci. Ja wiem, że to nie ma muzyczki. Już teraz wszyscy słyszą. To jest zamknięta? Nie wiem. I chlup. Najpierw trzeba zrobić projekt graficzny certyfikatów, następnie wydrukować i wyciąć. Żeby certyfikaty nie zniszczyły się przy laminowaniu, to trzeba albo wydrukować na grubszym papierze, albo tak jak ja, o, zrobić grubsze, łącząc zwykłą kartkę kolorową taśmą, dwustronną, do tej skrzynki plucz, do tej skrzynki plucz dziennika i logbooka. Czy to samo? I ołówka miała być? A tak wyglądają wylaminy... Wylaminacyjne. Tak wyglądają wylaminowane certyfikaty. Wylaminacyjne. Cicho, bo mam mało... Mam tylko 70 minut jeszcze mogę nagrywać. Czyli możemy się pochnąć 70 minut. No i pomijam, może mi rób pójdzie. A czego ty nie chcesz iść? Ja się nie chcę dzisiaj, bo padę. Jak z komarami tam na dole? Wiesz, że nie czuję? No, ja tak.
trochę mniej niż wcześniej. Trzy pierwsze skrzynki, zanim zostaną opublikowane, zostają wnikliwie sprawdzone przez Centrum Obsługi Geocachera. W moim regionie za co odpowiedzialny jest... Za Centrum Obsługi Geocachera odpowiada Matilis, którego mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku. Najgorsze miejsce do nagrywania dzisiaj. Natomiast Majana schowała skrzynkę przy tartaku w Leżajsku. Dobra, daj. To jest najgorszy odcinek, jaki będziemy nagrywać chyba. Czy on najgorszy? No, tak tylko Marcha jeszcze w życiu nie widziałem. No, stań tam. Gdzie? No, stój i pomachaj. Jeszcze. Nie wyglądam tak. No trzymaj to prosto, bo nic nie przeczytam. Sorry, ale banan, sam wiesz. Chcąc schować skrzynkę, trzeba... Najpierw to przeczytam. Chcąc schować skrzynkę, trzeba mieć bardzo ciekawe miejsce, najczęściej powiązane z historią, legendą, czy... ciekawe miejsce od strony przyrodniczej, jak na przykład Azalia Pontyjska z drugiego odcinka. A rozwiązanie wskaże miejsce ukrycia klucza. Ja stąd idę, zaraz ja nie mogę. Sekunda jeszcze. Boże, jak mnie trzuchlało. Zamknij się. Zamknij. O kurde. Komary. Komary? Komary. Ty, co to było? Pokrzywy, grzyby? Byleby Kesz nie był reklamą jakiegoś sklepu czy innej rzeczy, zresztą taka skrzynka nie przeszłaby przez sprawdzanie cogu. Myślisz, dlaczego nagrywam tylko twarz, a nie całego mnie? I to jeszcze muszę to powtórzyć. To była czwarta założona przeze mnie skrzynka. To była czwarta założona przeze mnie skrzynka. To była czwarta założona przeze mnie skrzynka. To była czwarta założona przeze mnie skrzynka, a? Cicho teraz. Pewnego dnia ksiądz... No przestań, mucho! Komarze. To była mucha. Patrz, już dwie muchy chodzą po kamerze. A was? Nie liczę, ile komarów mi ugryzło. 3221. Nie mówiłem do ciebie, ale dobra. Oczywiście to tylko przykłady, bo ciekawe miejsca mogą być związane z różnymi rzeczami. Byleby też nie był reklamą jakiegoś sklepu. Kurde, całe mi obsiadły i nie dało już się nagrać. Okej, okay, nagrywam. No. Oj Boże, nie dam rady, banan, nie dam rady. Bardziej w to. A dup? No nagrywaj, no już mało nam zostało. Przy tartaku nie będzie tylko mało. Masz, trzymaj ją. Najgorsze miejsce nagrywania. No, dajesz. No? Póki wytrzymuję. Robię, kopię w miarę swoich możliwości. Tak? A ja stoję i trzymam kamerę prosto w miarę moich możliwości. Dosłownie wszędzie są komary. W 1820 roku księżna Maria Wintemberska z rodu Czartoryskich ofiarowała szpital dla chorych. No tu jest szpital, tak? Czy to jest nasz pomoc społeczny?
Później tutaj została wybudowana kaplica, która została konsekrowana przez biskupa Gnieźnieńskiego. Yeah! Zapomniałam nagrywać. Serio? To zapyłem. Weź mi tak, nie. Teraz by pasowało, żebyś się skurczył. Czego? No napij się soku z gumy jagód, skurcz się i wejdź tam. Bywało nawet tak, że w karczmie... Bywało również tak, że w karczmie jadło... Bywało nawet tak, że w karczmie jadło i piło nawet 100 chłopów. Bywało tak, że w karczmie piło nawet... Bywało tak, że w karczmie jadło i piło nawet 100 chłopów. Co? Bywało, że jadło. Czyli to było jeszcze, że jechało. Gdy wrócili, zobaczyli tylko wzburzone jezioro. Odtąd to miejsce nazywane jest Stojadłem. Ale będzie cięcia. Ile to trwało? 15 minut. O kurde. Pokaż. Weź go na ręce. Otrzymaj go do... Jaki fajny. Jest super. No ale ja bardzo jestem na boku. W ogóle cię nie widać. A teraz? Pół cię widać. Hej, Kicia. No ale zasłania się ten. Kapliczkę zasłania. Ja przesunę ten. Co? Nie, nie ruszaj. Uważaj. A teraz? Teraz jak to wygląda? Spoko. Będę głośniej mówił po prostu. Będę tu stał nagle pyk. Widać go! Weź nagrywa. Mamy tutaj dość starą murowaną kapliczkę. Nie widać go? Nie. Jezu. Tak wygląda skrzynka. A tak wygląda kotek. Uciekam. Kurde, za jasno. Mamy tutaj... Kurde, nie ruszaj statywem, mały. Mamy tutaj dwa długopisy oraz taki breloczek. No i oczywiście dziennik. Nie, nie ruszaj. Żarówka? Co? Żarówka. Szramparówka. Zamazane. Dobra. Włożyliśmy skrzynkę wraz z zamokniętym dziennikiem do Kesza. Włożyliśmy fiolkę z nowym dziennikiem do zamokniętego Kesza. Aha, okej. Dziwny zapach. Cześć, zima na pewno nie zna. Ja będę dzisiaj świat, bo nie nagrałem tego nigdy. W tym roku miała miejsce 5. edycja. Dobra. Dobrze. Bo nie mogę. No dobrze. Już mamy Kesza, był bardzo łatwo schowany. Gorzej było go wyciągnąć, bo po prostu wszedł za daleko w rurkę. Tego nie będzie. No nie chowaj się. Gdzie mnie tu nagrywasz? Weźmiesz to? Znany wszystkim Muzyka Keszer. Daj tu, a nie. Gdzie tu w stanie spoczynku? A gdzie tu jesteś pisany? Co zostawiłeś? Na pewno... Nie pamiętam, ale na pewno prezerwatywy wziąłeś, bo my tu dopadaliśmy. Tu jestem wpisany. No, to który byłeś? Czwarty, tak? No.
Banan, nie jesteś. Jak se to co ty? Patrz, jest trochę tych ludzi. Ja się kreś. Czemu, pieczątkę sobie zrób. Wiem, kiedyś sobie wyrobię. I co zostawiłeś? Czemu pterodaktyla sobie wziąłeś? Nikt nie chce pterodaktyla. No to zostawiłeś, nie? Nie. Banan i szpileta. Banan i szpileta. Zawsze śmieszę. Co? Zawsze śmieszę. Nie użyj się wpisem. Ale czekaj. Z drugiej strony też jest. O co chodzi? A z tej? Aha, nie wiem. Banan. Józek Keszer, tak? Dopisz. Leci mi wszystko. O. O. Co? Zapałki? Co to? Co zapałki? No. Kurde. Zabytkowe. Ja sobie wezmę naklejki. A może to jest takiego tam nikomu na ten Facebook, znaczy na YouTube? Ale co, co? Teraz YouTube komu kośnik Banan Keszer. Rodzice ci tak pozwolili? Tak? Tak? Nie, Keszer po polsku. I co? Nie wyrzucili cię z domu? Kochają mnie. Jesteś parą czy nie? Nie. Nie. Tutaj nie ma. Certyfikat? A to to co? Podziękuję. Keszer co logbooka nie może znaleźć. Gdzie jestem bez postrzegacza? Nie. No to ja sobie wezmę kabel i pojemnik. No, no nagraj o tamto. Z liścia pewnie się nazywa. No ja teraz wezmę przestęp. Ja dobra, pojechałem ze strony. Tyle, wychodzimy już? No słyszysz? Ja to wrzucę. To. Na pewno. Tak. Chodź tu. Moje ręce. W plecach podleję. Na pewno ta skrzynka dostanie ode mnie rekomendację. Czekaj, jeszcze raz powiedz. No wyłącz i zbieraj staty. Yeah. Tadam! Już? Już. Hurra! Mogę iść? Możesz iść. Spróbuj coś dodać, zanim to cię zabije. Dodam, zobaczysz. Może jechać po ten. Po pepie. Do następnego odcinka. Cześć. Tak nie umiesz. Do następnego odcinka. Cześć. Cześć. No fala. Dobra. No, już. Do następnego odcinka, cześć. Yo. A widać tam to wszystko? No. No to nagrywaj. Już. Nie ma to jak zakończy odcinek w środku pola. Czekaj, jeszcze raz. Dobra. No. Nie ma to jak zakończyć odcinek w środku pola. Do następnego odcinka, cześć. Do następnego odcinka, cześć. Do następnego odcinka, cześć. Tyle.